Witajcie kochani, witajcie w kolejnym odcinku Jak Zagrać. Dzisiaj wymyśliłem się Ireny Jarockiej. Będziemy trzymać się w tonacji amol. I zaczynamy od dźwięku E. Możecie zrobić sobie jak chcecie. Albo tak. Albo tak. W zależności od tego, jak będziecie chcieli zagrać. Oczywiście nie gramy, kochani, identycznie. Warto dodawać coś od siebie zawsze, bo jest to wykonanie wasze wtedy. I jest to, moi drodzy, bardzo fajna sprawa. Kolejna rzecz to zwrotka. Ręka, kochani. Zaczynamy od A amol, D demol, GG dur, CC dur i powtórka A amol. D demol i D demol. E7 i A amol. Tak będzie refren. Zwrotka z lewą ręką. Zaczynamy od A amol, D demol, GG7 albo GG dur, jak wam wygodnie, CC dur A amol, D demol i GG dur i CC dur. Moi drodzy, ja wam napiszę te funkcje. Teraz kolejna rzecz, powtórka. I E mol. A amol. I teraz D demol. I E E7. Gramy akordy w obrębie tonacji A mol, moi drodzy, więc mamy tutaj akordy A mol, mamy D mol, mamy E7, czasem G, czasem G7, to w zależności od tego, jak wam będzie pasować, kochani. No i spróbujmy zagrać to w całości. Thank you.
To była pierwsza wersja, zamiast akordu e-moll był akord c-dur, kochani. A teraz druga wersja. W zwrotce. Chodzi tutaj o zwrotkę. To już jak wam będzie pasować, kochani, jak to zagrać? Czy chcecie zrobić skok z tutaj z demol na E czy na C? To już będzie wasza sprawa, kochani. Tak udało mi się rozkminić ten utworek. Mam nadzieję, że troszeczkę pomocny będzie ten materiał dla was, kochani. Pamiętajmy, tutaj dużo akordów molowych. Akordy molowe na akordeonie gramy palcem czwartym i drugim, moi drodzy. Jeśli mamy basy tercjowe, to bas podstawowy mamy w drugim rzędzie, a bas molowy w rzędzie czwartym. Pozdrawiam was serdecznie, kochani. Mam nadzieję, że troszeczkę uzmysłowiłem wam, jak grać ten oto utwór, kochani. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Dajcie łapkę w górę, jeśli filmik się podobał. I zapraszam do kolejnych filmów. Do następnego, kochani. Trzymajcie się. Cześć.